Rentgen. Sprawy naświetla Dariusz Ziemiańczyk. To jest rentgen. Darek Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Indiana Piotr Koszewski. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, na początku chciałbym Pana poprosić, aby Pan wyjaśnił, czym zajmuje się stowarzyszenie, na czele którego Pan stoi i cóż to oznacza eksploracyjno-historyczne. Mówiąc kolokwialnie, stowarzyszenie zajmuje się szukaniem skarbów, jeśli można by tak określić górnolotnie. A mówiąc dokładnie, powstało po to, żeby zalegalizować naszą grupę przyjaciół posiadających detektory metali, ponieważ legalne szukanie z wykrywaczem zaginionych przedmiotów lub porzuconych obwarowane jest ściśle prawem i żeby to uczynić legalnie, musieliśmy założyć stowarzyszenie. Czyli rozumiem, że panowie jesteście tymi panami, chyba że macie też, są też panie w waszym stowarzyszeniu, to już proszę o wybaczenie panie, czyli jesteście państwo tymi osobami, które czasem można spotkać na przykład na polach z detektorem, czyli z takim urządzeniem przypominającym troszeczkę, właśnie się zastanawiam, no rączka i powiedzmy na końcu cepka, czyli albo no, takie siteczko. No i chodzicie, rozumiem, szukacie, badacie. Na plażach można często też spotkać takich miłośników szukania skarbów, ale to o coś innego zupełnie chodzi, bo wy jesteście historyczni. I teraz proszę powiedzieć, jaki był początek? Skąd w ogóle pomysł? Bo tu no, u kogoś musiała, no, nie wiem, zafunkcjonować pasja po prostu. Bo rozumiem, że no, bez pasji tej właśnie historycznej, bez takiego właśnie bodźca, no to trudno. Jakie były początki? No więc stowarzyszenie powstało w 2017 roku, natomiast wykrywacze tutaj w grupie przyjaciół mieliśmy już wcześniej. Natomiast chodzenie i szukanie z wykrywaczem właśnie wcześniej było to wykroczenie. Staraliśmy się nie przesadzać, nie ujawniać za bardzo naszej pasji, ponieważ od 2016 roku stało się przestępstwem chodzenie z wykrywaczami. Przestępstwem? A nie wykroczeniem? Wykroczeniem było przed. Aha. Później to już jest przestępstwo, czyli... Czyli tak naprawdę chodziliście z tymi wykrywaczami po swoich działkach, odnoszę wrażenie. Nawet chodzenie po swojej działce nie jest dozwolone bez zgody konserwatora zabytków. W tej chwili i przedtem również. Tylko przedtem to było delikatne wykroczenie. Dzisiaj to już jest ostro. No dobrze, ale skąd w ogóle był ten bodziec? Bo kto był pomysłodawcą? Pan? Czy ktoś z kolegów? No więc pierwszy wykrywacz kupiłem ja z moim synem. Można powiedzieć, że to był taki pomysł związania pasji, zarażenia pasją syna, który był nastolatkiem i spróbowania związania się jakimś wspólnym zainteresowaniem i to się udało w 100%, ponieważ no, w tej chwili jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, oprócz tego, że jesteśmy rodziną. Następnie dołączyli do nas koledzy. No, na początku można powiedzieć, że mieliśmy problemy z założeniem stowarzyszenia, ponieważ było wymagane 7 osób. Musieliśmy dobrać 3 kobiety, żeby było kworum, które w sądzie może być zawiązane. Dzisiaj mamy już członków kilkunastu i w takiej grupie się spotykamy, możemy zapraszać gości. Dlaczego historyczny pan jeszcze zapytał? Dlatego, że staramy się działać na naszym terenie i wszelkie rzeczy, detale, które znajdujemy, będziemy chcieli zachować
w miejscowych muzeach za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Do tego wątku, do tego tematu, na jakim obszarze działacie, wrócimy. Natomiast jeszcze chciałbym, abyśmy tutaj na chwileczkę zatrzymali się, ponieważ wasze stowarzyszenie nazywa się Indiana. Teraz tak, cóż oznacza ten pierwszy człon eksploracyjno-historyczny? No to wiemy, Indiana. Pierwsze skojarzenie, które mam, to mam z Indianą Jones. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jestem fanatykiem Harrisona Forda z filmu Indiana Jones i właśnie stąd pomysł. Czy wy też macie takie przygody w trakcie waszych poszukiwań jak Indiana Jones? Można powiedzieć, że mamy podobne. Nie musieliśmy jeszcze uciekać, ale rzeczy, które odnajdujemy, dla nas mają podobne znaczenie. Na jakim obszarze działacie? W tej chwili działamy na obszarze powiatu brzezińskiego. Z grupami, z którymi współpracujemy, działaliśmy też w Uniejowie. W łódzkim województwie to były jego południowe rejony. Natomiast tylko możemy na zaproszenie gdzieś się dalej pojawić, a tutaj chwilowo tylko powiat brzeziński, chociaż powiat skierniewicki też wchodził w rachubę. No więc właśnie, o przepisach, które was obowiązują, już pan powiedział, czyli to warto uświadomić każdemu, kto nas słucha, każdemu, kto chciałby z detektorem pochodzić, że bez funkcjonowania w jakimś stowarzyszeniu, w jakiejś organizacji od strony prawnej jest to niemożliwe. Jest to, tak jak pan mówi, jest to niemożliwe, ponieważ jest to bardzo ściśle przestrzegane. Nawet my, chodząc po polach, jesteśmy często nawiedzani przez policjantów, ponieważ wielu ludziom przeszkadza to, że my po prostu chodzimy. Mimo że mamy zawsze zgodę właściciela działki, to ludzie przejeżdżają samochodami, dzwonią na policję, że nielegalne poszukiwania są i policja nam towarzyszy bardzo często. Przygody okazuje się, że macie również i takie. Ale właśnie, co udało się dzięki waszym poszukiwaniom znaleźć? Jakie skarby? Jednym z najcenniejszych skarbów w tej chwili, jakie mamy, to jest trzewik od miecza. To jest datowane na XI wiek. Trzewik jest to końcówka obicia pochwy miecza. Także XI wiek, z najnowszych... A dlaczego on jest tak cenny? Nie będę oczywiście pytał, gdzie znaleźliście, ale dlaczego ten trzewik jest tak istotny? Jest to dość cenne, dlatego że to jest bardzo rzadkie znalezisko. W momencie, gdy to znaleźliśmy, to oficjalnie w Polsce było 32 sztuki znane w muzeach. Natomiast w okresie, kiedy ten trzewik występował, czyli tak gdzieś między X a XIII wiekiem, był to również środek płatniczy, jeśli to było poza mieczem. Prawdopodobnie albo gdzieś pochowany jakiś wojownik, albo jakiś miecz gdzieś tam jeszcze leży, który trzeba znaleźć. A inne skarby? Z najnowszych skarbów mogę zdradzić tajemnicę, że ostatnio znaleźliśmy monetę rzymską ze 130 roku naszej ery. Na terenie powiatu brzezińskiego. Na terenie powiatu brzezińskiego, w miejscu, gdzie obecnie szukamy, okolice Jeżowa. Tu zdradził pan. Jeżów bez wątpienia jest miejscowością, która z tego historycznego punktu widzenia jest dosyć istotna na tych naszych tutaj terenach, na tych naszych ziemiach. Nie dziwi fakt, że w okolicach Jeżowa, bo jak mnie pamięć nie myli, proszę mi poprawić, ale w latach chyba 20. ubiegłego wieku też znaleziono duży skarb w okolicach Jeżowa. To chyba była wieś Mikulin albo Przybyszyce. Tak, dokładnie. Mamy w swoim pozwoleniu obecnie to miejsce. Zresztą nie ukrywam, dlaczego mówię... Powiedział pan pozwoleniu, czyli musi być to pozwolenie. Tak. Dostaliśmy pozwolenie na poszukiwania, wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków, w tym przypadku w Łodzi.
po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami działek przez nas. Natomiast ja nie chciałbym ukrywać, że chodzimy z wykrywaczami w okolicach Jeżowa, ponieważ no, ludzie nas i mieszkańcy widzą, jesteśmy otwarci na spotkania na gruncie, zawsze chętnie pokażemy, co mamy znalezione. Nikt z nas nie ukrywa i jesteśmy skorzy do dyskusji. Poza tym no, wtedy wiadomo, że chodzimy legalnie i nie trzeba na nas skarżyć. Natomiast co do skarbu, faktycznie mamy wskazówkę od konserwatora zabytków, że w 1924 na jednym z pól znaleziono część skarbu. Było to około 60 monet. Jana Kazimierza bodajże. No, czyli rzeczywiście dreszczyk emocji, nie wiem jak u naszych słuchaczy, ale u mnie już bez wątpienia jest. Powiedział pan o trzewiku, powiedział pan o monecie rzymskiej. Co jeszcze? Bardzo ciekawymi rzeczami, które znajdujemy, są na przykład plomby. No, dla człowieka, który widzi taki drobny przedmiot, nie ma to kompletnie znaczenia. Natomiast znajdujemy plomby carskie, celne, znajdujemy polskie plomby z orzełkami w koronie. Nawet znaleźliśmy jedną plombę, co pierwszy raz nam się przydarzyło, z stemplem w języku jidysz. Więc tutaj wyraźnie widać handlową przeszłość Jeżowa. Jeżów jest tutaj w tym momencie w centrum waszej uwagi. Jeżów jest to sprawa bardzo rozwojowa. Czyli, no to już pan o tym powiedział, ja tylko to powtórzę, że jeżeli jedziecie państwo, będziecie jechali na przykład drogą wojewódzką ze Skierniewic do Jeżowa, czyli jak zobaczycie na polu chodzące osoby z detektorami, to właśnie Indiana działa. Indiana, czyli Stowarzyszenie Eksploracyjno historyczne. No, w takim razie życzę powodzenia i życzę znalezienia jak największych skarbów. I na koniec jeszcze zapytam. Te właśnie znaleziska wasze, gdzie one trafiają? Nasze znaleziska trafiają do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Łodzi. Natomiast mamy porozumienie z Muzeum Regionalnym w Brzyzinach, gdzie byśmy chcieli, aby te eksponaty były tutaj wystawione, zakonserwowane, ponieważ nie chcemy ich niszczyć, niekoniecznie jesteśmy fachowcami od czyszczenia eksponatów. Jeżeli mógłbym tylko dodać, że chciałbym pozdrowić też Stowarzyszenie Arka ze Skierniewic, które szuka na sąsiednim terenie również okolice Jeżowa, Przyłęk, gdzie właśnie w ostatnią sobotę znaleźli przepiękną szablę wzór 1921. Gratulacje panowie. Czyli okazuje się, że stowarzyszenia nie współzawodniczą, tylko współpracują z sobą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i państwa gościem był Piotr Koszewski, prezes Stowarzyszenia Eksploracyjno-historycznego Indiana. Życzę jeszcze raz jak największych skarbów. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.